Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zobaczymy partię graną na serwerze Lichess w turnieju w sobotę ostatnią przez pana, który ten turniej organizował, który prowadzi kanał Szachy dla Wszystkich, Szachmaty dla Wszystkich, jak on to nazywa, lub Chess for All, której nazwy też używa. Grałem czarnymi, kolejny raz grałem czarnymi. 2 tygodnie temu nie udało mi się zagrać. Tydzień temu byliśmy na imieninach. Też nam się nie udało. Aż wreszcie tu pierwsza partia w turnieju. Niestety zagrałem tylko 2 partie, no bo to jak to zwykle bywa. Wpada matka i krzyczy: znowu nie odrobiłeś lekcji, zostaw ten komputer. Albo wpada żona i krzyczy: wynieś śmieci do śmietnika. To trzeba powiedzieć, że graliśmy kolejny raz zamknięty wariant obrony sycylijskiej. Zamknięty wariant obrony sycylijskiej jest bardzo niebezpieczny dla czarnych, ponieważ białe szykują atak na króla, a czarne, żeby nie przegrać, muszą kontratakować na skrzydle hetmańskim. Pierwszy raz taki plan pokazał Ilin Żenewski w czasie moskiewskiego turnieju, gdzie wygrał czarnymi z mistrzem świata Capablanką. Partia obiegła całą literę szachową. Potem z paski wygrywał Smysłow, wariant zamknięty, aż Jefim Pietrowicz Geller pokazał plan gry dla czarnych. Również taki plan gry można znaleźć w jednej z książek Marka Dworeckiego, niestety nie pamiętam w której. Mi było łatwiej grać, bo grywam to białymi. Grywam dokładnie podobnie białymi, odwróconymi kolorami. Czarnymi jest tylko tempo mniej. E4, C5, skoczek C3, G6. Tu można grać różnie, nie trzeba grać G6, na przykład Adorian polecał posunięcie E6 z następnym D5. G6, G3, goniec G7, goniec G2, skoczek C6, D3, D6. Tu warto wcześniej otworzyć gońca, ponieważ czarne mają problem z tym gońcem. Nie ma dobrego miejsca na szachownicy. F4, skoczek F6 i tu warto zagrać H3, żeby przykryć pole G4. Kiedy gram białymi, czarne często grają mi H6 i wtedy gońca trzeba wyprowadzać albo na pole D, na linię D, albo na B, albo na A6, żeby strzelał wzdłuż tej przekątnej. Po skoczek F3, goniec naturalnie przechodzi na G4. Podobnie grałem w pierwszych partiach, znaczy w pierwszej i drugiej, czyli w 2 poprzednich. H3 i goniec bije. Hetman bije F3. Aleksy, który bardzo lubi parę gońców, cieszy się zawsze z tego i tego gońca bierze. Jednakże czarne pozbyły się białopolowego gońca, zdobyły przewagę na czarnopolowej części szachownicy. Prawda jest taka, że żeby prowadzić atak na króla, gońce powinny strzelać w stronę króla. I o ile jeden goniec jakoś tam strzela, to drugi nie za bardzo. Nie za bardzo. Natomiast czarny goniec strzela na B2 i czarne będą szły pionem B. Będą otwierały pozycję. Wieża B8. Roszada. Roszada. Goniec E3. I teraz przyznam się, no, że się trochę pospieszyłem, ponieważ przeciwnik grał bardzo szybko. Miał dodatni czas, to znaczy miał więcej czasu niż na starcie. Też grałem szybko i zagrałem B5. B5 nie jest dobrym posunięciem z uwagi na słabość skoczka C6.
Lepiej najpierw odejść skoczkiem na d7, dopiero potem przygotować posunięcie b5. Goniec e3, b5. No i gdyby mój groźny przeciwnik zagrał teraz e5, to musiałbym grać skoczek h5, co mi się oddać skoczka, skoczek bije g3, wieża fe1, b4, skoczek e2, wieża c8, hetman się wycofuje, skoczek f5 i rekompensata jest za mała, hetman e4, e6, a3, wieża b8 i nie ma rekompensaty. Co robi komentator w takiej sytuacji? Komentator w takiej sytuacji pomija milczeniem niewygodny moment, bo po co ma się przyznawać, że zagrał kiepsko? Po A3 znowu należało odejść skoczkiem, ale siłą inercji zagrałem A5, bo kiedy się gra A3, to trzeba grać A5, i po wieża B1, posunięcie B4 już jest dobre. W ogóle idea czarnych jest, żeby ciężkimi figurami wzdłuż linii B, wzdłuż linii A, wpaść na drugą linię i atakować wzdłuż drugiej linii odsłoniętą pozycję białego króla. Natomiast i ten atak musi być bardzo, bardzo szybki, żeby białe nie zdążyły. AB4, AB4, skoczek E2, skoczek D7. W tej chwili z pozycją czarnych jest wszystko w porządku, ponieważ skoczek na F6 nie będzie atakowany przez piona E5 i czarne zawsze ma jakieś odejście skoczkiem. Co teraz? Ano teraz Aleksy, który też tak grał trochę bezmyślnie i robił ruchy automatyczne, powiedział: taką pozycję już znałem, grałem parę razy. No tak, ale granie takiej pozycji kilka razy to za mało. Zobaczmy, że czarne bardzo zaawansowały się w swoim planie. Przykuły wieżę do pola B1, wieża nie gra. Na skrzydle królewskim skoczek E2 stoi nieszczęśliwie, goniec nie atakuje króla. No i co? Jednego skoczka nie ma na szachownicy, a czarnopolowy goniec strzela bardzo groźnie. I tu Aleksy zagrał G4. Spodziewał się ruchu skoczek D4, ponieważ skoczek atakuje punkt C2, trzeba go bić. Przewidział, że odbije pionkiem na D4. Goniec. I co w pozycji powstało? W pozycji powstało słaby pion odstały na C2. Tak, pion wyjściowy też może być odstały. Problem białych polega na tym, że wzdłuż linii C zmieści się tylko jedna ciężka figura, a czarne będą tego piona wielokroć atakować. I ten odstały pion prowadzi do bardzo ciężkiej pozycji. W pozycji na diagramie jeszcze lepszym posunięciem jest B3. Teraz po CB3 wieża bije B3, wieża FD1, hetman B6. Czarne figury wchodziły do ataku, naciskały. Tu wracamy do pozycji wyjściowej. Aleksy powiedział, że takiej pozycji już nie grał i że to nie bardzo mu się podoba. Co dalej? Ano dalej było jeszcze ciekawie. Wieża FC1. Hetman B6,
Król H1, no odszedł spod hetmana chociaż. Po to tylko, żeby, bo tu tłumaczył, że jak pchnie piona na C3, to będą bicia, bicie i czarne dostaną silnego, wolnego pionka B. Więc król uciekł spod rentgena. Wieża FC8, hetman D1. Przyjrzyjmy się tej pozycji, bo ona jest bardzo ciekawa. Plan białych polegał na ataku na czarnego króla. Jak białe figury atakują czarnego króla? Nijak. Nijak. Natomiast tu mają problemy na skrzydle hetmańskim. W zasadzie czarne figury wszystkie grają. Skoczek przyjdzie na C5, będzie atakował. Tu nawet Aleksy kilka razy proponował, żeby skoczek przed na C5 w komentarzach, co dopiero oczywiście słyszałem po partii. I zbiłem na C2. Tu Aleksy powiedział, że dałem mu wolnego pionka. Trochę przecenia. I wolnego pionka, i parę gońców. Ja po prostu stworzyłem mu dwie słabości, które chcę wygrać. Wieża C2, wieża C2, hetman C2. Jak się trochę wymieni, mniej figur jest, to trudniej bronić słabości. Hetman B3. Jak widzimy, atakowany jest pion 1. Atakowany jest hetman. Teraz po hetman B3. Wieża B3. Goniec F1. Skoczek C5. Pozycja nie była lepsza niż w partii. Jeszcze raz bicie. Jeszcze raz pokazuję pozycję O. Pozycja czarnych jest rozpaczliwa. Bijemy na C2. Wieża C2, wieża C2, hetman B3. Wieża C1. Tu przeciwnik liczył, że zabiorę pionka F2, ale mi się nie spieszyło. Zagrałem skoczkiem na C5 i zasłoniłem linię C. Goniec F1. Hetman bije B2. Jak widzimy, ten wolny pion, z którego taki Aleksy był zadowolony, opuścił szachownicę. Teraz nie było dobre ani król G1, po hetman C2, wieża B3. Trudno obronić piona D3. I kolejny pion pada. Białe miałyby dwa pionki mniej. W partii nastąpiło król G2. Poszedł król do ataku, co nie jest błędem. Teraz można grało grać wieża B3 i na E5, D5, ale to nie takie proste. Kiedy jest mało czasu do namysłu, trzeba grać bardziej technicznie. Hetman bije C2, wieża bije C2, wieża B3 i bierzemy piona D3. Jak weźmiemy piona D3, będzie wolny pion D4. Jak widzimy, para gońców i ich duma, goniec F1 nie grają. Tu Aleksy krzyknął, że poderwie skoczka. Poderwał. Poderwał skoczka do wzięcia pionka D3. ED6, ED6. Jak widzimy, czarne mają dwa pionki więcej. One są zdublowane, ale to nie ma specjalnego znaczenia, bo są oddalone od pionów hetmańskiego, królewskiego skrzydła. Gdyby nie było pionków na królewskim skrzydle, być może białe by zremisowały. I tu w zasadzie nie ma dobrego ruchu. Aleksy postanowił zagrać na mata. Zgodnie z zasadą widzę szacha, daję szacha.
Dał szacha, wieża C8, goniec F8. Co tu powinien grać? No, mógł wziąć skoczka, wieża D3, goniec B4, król G7. No te dwa pionki G5, wieża E3, wieża C4, D3, wieża D4, F6, H4, król F7, król F2, wieża H3 i białe wygrywają. Nie było lepsze również wieża C2 z powodu D5, F5. Skoczek C5, HG6, HG6, goniec F4, skoczek E6. Dwa piony więcej są. Czarne mają lepiej stojące figury. Goniec wchodzi do gry. W partii nastąpiło F5. I tu Aleksy krzyknął, że wieża może przejść na B2. Ja tego nie słyszałem oczywiście, bo po pierwsze nie słuchałem jego komentarzy. Po drugie, Aleksy Spryciarz transmisję dawał z opóźnieniem. No, po prostym ruchu wieża B2. Pozycja robi się wygrana. FG6. No można wziąć gońca, tylko nie ma pośpiechu. Goniec nie ucieka. Tu nic nie pomagało. Król F3. Wieża bije D2. Król E4. I tu najlepsze było skoczek C5. Król F3, D3, H4, wieża D1. Król F2, wieża D2, ale goniec E2, wieża 1. No, trzeba liczyć. A z przewagą materialną, figury więcej, trzeba grać najprościej. Wzmacniać pozycję, konsolidować pozycję. W tym celu zagrałem skoczek E5. Skoczek atakuje kompleks pól. Pion D4 jest obroniony, pion jest obroniony. Król wyjdzie na G7, goniec nie gra, skoczek odbiera gońcowi pola. Aleksy mówił, że dostanie mata i ruszył pionem H do przodu. To oczywiście można było zbić na G4, ale goniec mógłby przyjść na C4, więc najpierw zagrałem król G7. A żeby nie było związania, można byłoby gońca uwolnić i po H5. Skoczek bije G4. I Aleksy nie chciał kontynuować tego nierównego pojedynku. Zorientował się, że ma trzy pionki mniej i konisia również. Być może, że najpierw liczył tylko lekkie figury. Co my tu widzimy? No, widzimy, że wykorzystałem znajomość przeciwnika. Aleksy przeciwko obronie sycylijskiej grywa wyłącznie wariant zamknięty, aczkolwiek w pewnym momencie pycha, pewność siebie mnie zgubiła. Zbyt szybko ruszyłem pionem B. Była to niedokładność, nie powinienem tego robić. I przez dwa czy trzy posunięcia no, mogłem się nadziać na kontrę E5. Ale Aleksy grał bezmyślnie również, bo te ruchy zasuwał z prędkością karabinu maszynowego, wyrzucał z siebie. A potem stało się to, co powinno się stać. W zamkniętym wariancie obrony sycylijskiej czarne muszą kontratakować. Atak białych nie doszedł. Mało tego. W zasadzie ten atak w ogóle się nie rozpoczął. Partia skończyła tak, jak się miała skończyć. Białe uniknęły ataku na własnego króla, ale poniosły straty materialne. Lepiej jest wziąć dwa piony i grać końcówkę z dwoma pionami, niż pozwolić przeciwnikowi, żeby jego ciężko figury hulały, nawet jeżeli warianty pokazują, że to dla nas jest dobrze, ale w wariantach można się omylić, a w pozycji technicznej omylić się nie wolno. I takie pytanie mam.
To jest moim faworytem w turnieju pretendentów. Jak wiemy, będzie turniej pretendentów i moim faworytem jest Karjakin. Dlaczego? No przede wszystkim będzie grało trzech Rosjan, dwóch Amerykanów, Chińczyk, Ormianin. Jeszcze kogoś pominąłem. Dwóch Amerykanów, trzech Rosjan to 5, Chińczyk to 6, Ormianin 7, a i Azer Radżabow 8. Bardzo silnymi zawodnikami są Kramnik, Karjakin, Caruana, Wesley Saw. Choć Caruana chyba mocniejszym, trudno to powiedzieć. Jednakże Amerykanów jest dwóch i Rosjanie będą stosować walkę drużynową, tak jak to zawsze robili. Będą walczyć z przeciwnikami, a Karjakina wypuszczą. Dlaczego Karjakina? Po pierwsze, jest z nich najmłodszy. Po drugie, gra w szachy w taki sposób, że bardzo rzadko przegrywa, chociaż w Londynie trochę mu nie idzie w tej chwili. Turniej, który trwa. Propagandowo bardzo dobrze by było też, no w politykę nie chcę się mieszać, ale ma poparcie Putina. Można zobaczyć filmy, w których Putin serdecznie z nim rozmawia, życzy mu sukcesów, gratuluje mu zdobycia Mistrzostwa Świata w grze błyskawicznej. Także moim faworytem będzie Karjakin. A jak będzie grał Aronian? Aronian zawsze w turniejach pretendentów wypadał blado. Dlaczego teraz miałby wypaść lepiej? Nie wiem. Czy Chińczyk się sam przebije? Będzie mu ciężko, bo Chińczyk to nie jest zawodnik, który kosi. To jest zawodnik stabilny, który nie przegrywa, zrobi ze dwa plusy, ale dwa plusy to za mało. Karjakin zrobi 5 plusów albo 6 i to wystarczy. Poprzednio z Carlsenem mecz zremisował. Czas nie pracuje ani na korzyść Carlsena, ani na korzyść Karjakina. Na pewno Karjakin będzie miał jeszcze większe wsparcie. I jak będzie, zobaczymy. Natomiast turniej pretendentów, który odbędzie się w Berlinie, moim zdaniem wygra Karjakin. Dziękuję wszystkim za uwagę.